Całkiem niedawno relacjonowaliśmy spotkanie autorskie z Arturem Urbanowiczem, którego literackie opowieści porwały nie tylko mieszkańców Suwalszczyzny. Jego ostatnia z wydanych dotąd powieści, Inkub, właśnie trafiła na listę pozycji nominowanych do tytułu Książka Roku 2019. W największym plebiscycie literackim w Polsce, Książka Roku, portalu lubimyczytać.pl. Ta niesamowita opowieść tocząca się na Suwalszczyźnie nie jest książką do poduszki. Wręcz przeciwnie. Inkub jest to połączenie kryminału z grozą. Kto zacznie ją czytać, nie zaśnie aż do ostatniego zdania. Historia z dreszczykiem, czerpiąca z folkloru i legend naszego regionu, szturmem zdobyła serca czytelników w całym kraju, podobnie jak wcześniejsze Grzesznik czy Gałęziste. Dzisiaj w plebiscycie portalu lubimyczytać.pl rywalizuje z najnowszą powieścią mistrza gatunku Stephena Kinga. Więc konkurencja jest godna. Mamy bardzo, bardzo potężnych przeciwników, można powiedzieć, w rywalizacji. Jeżeli uważacie, że moja praca zasłużyła na wyróżnienie, będę wdzięczny za oddanie waszego głosu. Zachęcamy do głosowania na dzieło Artura Urbanowicza. Aby to zrobić, należy zalogować się na tym portalu i pod linkiem prezentowanym na dole ekranu oddać głos na Inkuba. Wierzymy, że nasi widzowie, jak zawsze, nie zawiodą. Głosujemy również i trzymamy kciuki za zwycięstwo i szybkie pojawienie się na rynku wydawniczej kolejnej pasjonującej powieści naszego autora. Z góry bardzo dziękuję za każdy głos i serdecznie pozdrawiam czytelników z mojego ukochanego, rodzinnego miasta.